Dzień dobry. Piąty epizod. Well, I have been meaning to introduce you to Delia Price. Ring any bells? I know I've seen this doll somewhere. That doll has more in common with you than you realize. You're both looking for the same missing woman, Alexia Price, her mother. Last spotted in that nightclub a few weeks ago. Delia's been undercover, trying to dig up whatever she can of what might have happened to her mother. I told her not to go alone. It was too damn risky, but she always was hard-headed. Hey, who's that? Glassjaw is not gonna burn his meal ticket. What? At least not until we make good on our end of the deal. Even so, I'd be a monkey's uncle if he lets us stroll out of there alive. Rescuing this broad ain't gonna be easy. I always did like a challenge. Potted flame. If I survive this night, I'm gonna dance a damn jig. Dobra. Nie jestem fanem tego, że zaczynamy grę zawsze z innymi rzeczami. Rozumiem w pierwszym epizodzie, że musiałem je stracić, ale teraz niekoniecznie. Cześć. Okay. Jakieś newsy? Informacje papierowe? Przyciski? Akta? Nie? Nie ma pistoletu, dobrze. W latach 90. był taki problem z bronią? Że tak mało gangsterów miało broń? Dziwne. How's it going, old pal? While I do find you being my little errand boy amusing, it's time you give me what I owed. Yeah, I got a special delivery for you, all right. Why don't you throw open the front door so I can finally give you exactly what's coming to you? There you go again. That white knight routine might impress your pal with the goggles, but I know what you really are. Oh yeah? And what's that? You're a coward. You left me to die back in that warehouse. Left me with a face my own mother wouldn't recognize. Well, at least now you've got a smile as crooked as the rest of you. You just never know when to shut the fuck up, do you? Always have something smart to say. All right then, tough guy. Why don't I just have my boys take that package off your hands? Tam ci miałem broń palną. To jest trochę zły news. Asshole is gonna learn a real hard lesson in being dead. Thinking he can make the boss look bad like that. Jakaś amunicja? A to karabinu. Że broni tu nie ma. It ends right here, right now. Skoczę. This cat makes me look so handsome. I'm gonna make the dame swoon. Okay. Oh. somebody here? Going quicker. Hello? Yes. I just want to do my job and go home. What the what? Next. No. Not now. No, no. Well. No. Man, I gotta take a shit. Co wy się tutaj bawiliście? Nie ma. Well, what are you guys doing? Get him! Just one. Good work. No case adjoined. They've got to have Delia stashed away somewhere. Delia mentioned that she dug up some dirt on these crooks. She wrote it all down in her black book. So see if you can find it while you're in there. Co to jest za rura? Nie mogę tu trafić. Who taught you how to fight, your mother? Who taught you how to fight, your mother? Big mistake coming here. How about that? Eat lad! He's kicking our asses. Ah! Ah! You guys go ahead. Kill him! Kill him! Things are looking up for me. You not so much. Serio? Ah! I give you a full shit. All right. You don't let us wrap you around like that. Come here, you dumb motherfucker! How'd you like that, huh? Okay. Nawet nie było blisko. Hey, who's there? No właśnie. Warto to było? Dobra, potrzebuję więcej życia. Mieliśmy jakieś żarcie tu? Kurwa, jakiekolwiek. O, jest coś. Going up? Huh? Somebody's gonna pay for this. Hey, don't need to hide. Let's be friends. Huh? Pal? Whoa! How in the hell? Jedzenie. Jedzenie, please. Zupa. Pot. Banan. Oh yeah. Banan. Mhm. Presso machine. Zajebioza. O, nieważne. Nieważne, nieważne. Tam nie musimy się przejmować. Dawaj drugi nóż. O kurwa. To jest dobre. Kurwa. Where? Where strzelasz? And stay down, asshole. O, to było dobre. That takes the edge off. What the hell are you? Pójdź jak Gregorz Brown. Come here. Sit down. Gonna ease out. Rush him. He's kicking our asses. Oh, I can't wait to crack your skull open. Well, what do we have here? Who's this guy? Oh shit! He's cracking! What was that supposed to hit me? Dobra. It's gonna be fun, man. Locked. Upstairs locker key. Clock says it's half. Stupid asshole. No i wziął i umarł. Dobra, teraz ja bym chciał się dostać na piętro. Czyli jak? So bored. Don't mind if I do. Try to think, but nothing happens. This damn sweater is so damn itchy. Co? Dobra, jebać. Jebać więc, zostawimy to na ostateczność. Who would go? Scram! Don't let him smash you! So tough without that, huh? Come on, man! Come on, we can take somebody. It's all. Hey, that's the guy! It's him! It's an attacker! Present for you! Hey, look out! He's got a gun! I can take it! Don't let him smash me around like that! You're not cut out for this line of work. Okay. This ought to do the job. Kurwa, niestety. Je dalej. Big mistake coming in. Stupid asshole. Zajebista robota, gościu. Finally, been holding this in forever. All right, here it goes. You're not cut out for this line of work. Ladies, oh, I broke your little toy, huh? Mogę się tędy przebić przez okno. I'm gonna rip your fucking eyes out. Akurat nikogo nie ma tutaj, serio. Bez sensu. Kurwa, tutaj też nie. Interesting. do bocznego wejścia. Tam, nie? Stay down, asshole. Hmm. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Już na piętrze jeszcze? Lounge góry? No bo to już byłem, tak. O, ciekawe. Inda tu jest. Nice. Fajne. Mogę tego otworzyć. Ale tu jest. Czurunki. This should do the job. Niestety. Dobra, teraz tak. Gdzie oni do kurwy mogą mieć torture room? Mam klucz. Gdzie to może... Gdzie może być torture room? For fuck's sake. Macie gdzieś mapę do tego? Ja bym schował pomieszczenie do tortur. I don't know why the boss got me watching this stupid rooftop. I should be out there. Next. This should do the job. To można nawet więcej obrażeń zadać, bo ma więcej kul. O! I tędy mogą się wpakować tutaj. Dobra, maps. Kitchen, office. Office może? Zobaczymy. W ten sposób mógłbym się dostać do tego pomieszczenia, tak? Z drugiej strony. Jak rozumiem, gdzieś tutaj musicie mieć ten tarczy room. O, wow. Fajne macie zabawki. Look out, it's Mike! Eat lad! Ah, ah, eat lad! Ah! Nuts. Okej. Okay. Zupełnie kurwa niepotrzebnie. This should do the job. No to na pewno do the job. Hey, who's... How'd you like that, huh? Nice. I needed some booze. Wallet. Torture room dałbym... Gdzieś w piwnicy pewnie, no. Bo gdzie? Na wierzchu? Nie, bez sensu. Witam, jasny, ciasny. Gdzieś pod ziemią? Jest kuchnia. Okej. Okay. Już myślałem, że to będzie to. How'd you like that, huh? Mm-hmm. Kurwa, byłem tu już. Guys. Gdzie może być torture room? La. Jakiś przycisk może? Tutaj? No nie wiem, gdzie to może być. Tak szczerze. Wtedy mogłem wyjść, ale to nie jest to miejsce. Dobra, trzeba znaleźć piwnicę. Jak my się dostaliśmy do piwnicy tutaj? To było boczne przejście. Tu jest przebieralnia. Hey, good news. Looks like I found them. Oh. Book. Attaboy. Now we just gotta find Delia before it's too late. Jeżeli to ma być too late, to będzie too late, bo ją szukam już kurwa dobre 20 minut. Ale znalazłem przypadkiem, znaczy z przypadkiem, no zobaczyłem, że jest jakieś nacięcie i mówię ha. Ta gra ma bardzo sprytnie porobione te znajdźki. W taki sposób, że człowiek czuje się mądry, że wiesz, że to wykminił, ale to wykminiłem, nie? Ale było, nie? O kurwa, jest! Oh yeah! Laseczka. Oh, shit. Miss Price? Took you long enough, new guy. Nightwave sent you? Ugh, lazy prick. Making you and me do all his dirty work. I know you can hear me through that comm, night dick. Delia, I'm sorry, but... Oh, just save it. It's not as bad as it looks. Been through worse. But whatever they injected me with is burning a hole through my brain. Don't happen to have any smokes on you, would you, hun? Yeah. Here. Oh, shit. You should have seen the look on their faces when they blew my cover. I don't think they expected me to plug the three of them and break the other bastard's arm. Bad news, Mike. A coop just wheeled in out front and now they're swarming the joint. So either crack some skulls or tiptoe your way out. Whatever you do, just get the hell out of there. I'm ready to blow this joint when you are. I just need to... Miss Price, you're coming with me. Just get me the hell out of here. You've got more bad guys heading your way. You're not out of the woods yet, kid. In the club. Let's get in there and flush them out. Interesting. Dobra, jak chcę wyjść? Nie da się zabić. O, fuck. Ej, kurwa, nawet nam idzie. Wait, bring the red in to the car. Where był car, nie? Chwilę. To był ten kar? Nie wiem nawet. Podrilluję ci trochę główkę i będzie lepiej, co? Wystrzela. Kurwa, ten u góry, nie? Hello. O kurwa. Ja mi życia stracił. Pięć życia mam. Fuck. Będzie ciężko. Huh. O, tu mamy jeszcze setkę, tak? Może inaczej? Mogę tędy wejść? Po schodach z nią? Znaczy po drabinie z nią? Ty, niosę ją. Holy shit. What the fuck? Łe. Spróbujemy? Dobra, poszło dobrze. Jest to goty. Który strzela, no. Ten. Od razu się na niego rzucić. Kurde, nie wygląda, jakby miał strzelać. Dobra, ale tego białego mamy z głowy. Teraz tego drugiego trzeba zerknąć. Tam u góry jest. Kurwa, nie mamy broni. W dupie cię mam. Ty, for fuck's sake. Ty. Trzeba było wziąć broń. Yeah. Keep an eye on her. She's the only one who can help us get to the bottom of all this. Some tells me the bottom is a long way down. Dobrze. Więc pierwszy epizod jest za nami, więc czekamy, aż gierka wyjdzie z drugim epizodem, a tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za ten czas razem spędzony. Do usłyszenia, no i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała mi się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.